Jeśli chodzi o seniorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka w związku z pandemią, ten lęk, który odczuwają, może być adekwatnie większy. W związku z czym ważne jest, żebyśmy się nimi w odpowiedni sposób zaopiekowali. Jeśli są to osoby z naszej rodziny, babcie, rodzice, dziadkowie, ważne jest, żebyśmy z nimi regularnie kontaktowali, rozmawiali z nimi, dzielili się z nimi naszymi uczuciami, prosili ich o przepisy na ciasta, obiady, różne potrawy, żeby czuli się ważni i potrzebni. Jeśli chodzi o innych seniorów, na przykład naszych sąsiadów, czy inne osoby, które znamy, to też ważne jest, żebyśmy w miarę możliwości kontaktowali się z nimi i robili podobne rzeczy jak w pierwszym przypadku. Szczególnie jeśli wiemy, że są to osoby samotne i mogą naszego wsparcia szczególnie potrzebować. Możemy też włączyć się z nimi online, próbować zagrać z nimi w różne gry. Ale też myślę, że możemy być w miarę spokojni, jeśli chodzi o spędzanie czasu przez seniorów, bo myślę, że radzą sobie oni z tym obecnie o wiele lepiej niż ludzie młodzi.